Wow! To jest lepsze. Klimatycznie. Ale klimatycznie fajnie. Jesteśmy z 20 klas D. O kurde, Bela. Nie, więcej chyba. 27 klas D oraz SCP 106 jako Slenderman. Gramy sobie Slendermana w SCP. No właśnie, chyba weszło, panowie. Musimy znaleźć 5 kart i wtedy wygrywamy. Barto, co ty odtwarzył? O, wszyscy się posrali w gacie. Pierdziele. Słychać wszystko mnie? Halo? Tak to będzie wyglądać. Jedyne co muszę ogarnąć to tylko schować te piękne karty dla was. Więc dajcie mi dosłownie. Macie takie dziwne modele z daleka. A ty Pixar to... Boże, ale to będzie przyjemne nagrania z takim momentem, naprawdę. Opowiedzcie fajną historię. Lepiej zróbcie sobie plan. Lepiej nie robię opowiedzieć historię. A plan? Ja nie wiem, kurde, tu ciężko wymyśleć jakiś plan na 27 klas D. Dobra, tam się rozdzielają historyjkę dawać. Rozdzielili może po grupy pięcioosobowe i się jakoś rozdzielili. Pięcioosobowe grupy to jest idealny horrorowy plan. No nie, no proszę was, to nie będziemy biegać 27 osób. Jak w Scooby-Doo. Dobra, to ja Velma i Daphne nie do piwnicy. Ja chcę ja. Ja mogę być Fredem, ale musisz mnie marszyć ostatnio, Dicker. Dobra, to ja biorę kibel. Co? Co ty gadasz? Co? Ja też. Co się dzieje? Ale mam nadzieję, że będzie obsrany. Jasne, dla ciebie specjalnie. No i dobrze, obliżę go. A czemu oni są tacy rozmazani tam z tyłu? Wy też macie tak rozmazane? Tak, to taki ma być efekt. A, taki efekt ma być. A ja takie, co tu chodzi? Czemu wszyscy są rozmyci? Nie, ej, bada wzroku ci się pogarsza. No nie, mój wzrok tak automatycznie mi się pogorszył. Chodź na chwilę do mnie, Badnik, chodź na chwilę. Zacząłem grać w tę grę i od razu mam gorszy wzrok, nie. Jeszcze trochę i nie będziesz się mył. Gaście na nie. Dobra, będziemy się jak zaczniemy. Dobra, jedziemy. Trochę średnio nie rozumiem co on mówi, nie będę kłamał. Nie wiem, kartki znaleźć, a Wiktor ma nazwę, będzie proste. A jak wyglądają te kartki? To są karty. Karty, dobra. Kurde, ale zajebiście. Zajebiście to wygląda. O, no już mamy kartę, zajebiście. No i elegancko. Ja to wiem, co jest dobre. Czyli co, jeszcze 4? Gdzie teraz ją trzeba odnieść? Weźmy zgaśmy na chwilę tutaj. No ja cały czas ze zgaszoną latam. Zgaście to, bo nas zobaczą. A nie, idzie tu. Weźmy jedną kartę. Idzie tu. Jak wam idzie? A! Nie idzie. Nie możesz wyjść. Nie idzie, dobra, chodźmy tutaj. Jesteś 106, przechodzi przez ściany, Wiksa. Masz. Teraz ten, wracając, bo na pewno jeszcze nie powiedziałem, gdzie macie tą kartę w ogóle wziąć. To już wam od razu tłumaczę. Karty bierzecie do, już wam mówię, do Nuka. Najlepiej do Nuka na dół. Gdzie macie je dokładnie dać, to jest do Nuka Armory. Czyli wiecie, tam gdzie byliście, się zrespiliście. Okay. Jeżeli tam będą 5 kart na podłodze, wygracie grę, jeżeli nie, no to skill issue przegrywacie. Zostało 24 osoby. Tu nie ma ludzi. Aha! O. Mówię, tu nie ma ludzi. Tak, jesteś sam, Wiksa. Poradzisz se. Kurde Bela, hejka, co tam u was? Witam, tam nic nie ma. Siema. Tak, okej. No... Prąd nieopłacony i trzeba z latarnią chodzić. No, dokładnie. Tyle klas D z latarniami. To byliśmy. Ale na pewno wszystko sprawdziliście? Halo? Nie ma nic. Dobra, Badnikaro tam był, to ja wierzę. Hej, Kinga. Dynamika jest tak świetna. Ma ktoś no, dosłownie kietkę. Nie. Okej. Kurde, Bela, no jedną kartę znaleźliśmy. 20 już tylko? Już 7 osób zginęło. Tryb Minecraft? Nie, Slenderman. To ja pójdę w drugą stronę. Ja tutaj jest... Zabijaj! Orchid. Zabijaj, Wiksa nie ma. Albo dobra, to Hubi, to możesz zostawić. Ale bez teamowania, Wiksa. Zadanie zabić. O. Dla mnie byś to zrobiła, prawda, Wiksa? Destro miał kartę. Nie? Nie chcesz wybijać wszystkich? Czy jedno ma... Nie, chodzi, że wybijesz wszystkich. Tak, one na podłodze leżą. No właśnie tak myślałem, że tajemniczy by raczej nie to, żeby dać jej na jakieś rurę czy coś. Może być na jakieś rurze w sumie. Dobra, no to niech wyrzuci, dobra, jest git. 16 osób zostało, by the way. Potrzebuję jak asystenta. Jak tak tajemniczy gadasz, to tak trochę psujesz klimat. No, no dosłownie, ja bym skipnął te dialogi, albo go wycipnął. A, da się skipnąć dialogi? Jakie wy dialogi macie? No w sensie tajemniczy gada, no. To są dialogi. Co mamy w ogóle robić? No Jezu, Delwex już się obudził, kurda, pół sekundy. No nieźle. Nie, no bo nie słuchałem, jak zawsze 30 osób gada, to mi się nawet słuchać nie chce. A tobie się kiedyś chce słuchać, Delwex? Delwex nigdy nie słuchasz. I co mamy tu szukać? Tak łazić bez celu? Tak, dokładnie. No, mamy kartę. Na tym polega. O kurde! Ajajaj. 13 osób zostało i 0 kart chyba zostało znalezionych, aż muszę to zobaczyć. Aż zobaczę. Nie no, jedna była, no kurde. Ej, ktoś jest za wami. Co wyście tu przeprowadzili za bydle? To jest Wixa. Pójdę do Nuka Armory. No w Armory od Nuka nie ma żadnej karty tutaj. No piątki, żadnej, nic. Na pewno dobrze wam idzie? Zostało 8 osób. Aż tak źle nie są ukryte. Jedna nawet była dropnięta. Nie możesz... To dam ci zaraz, żebyś mogła przechodzić przez drzwi, jeżeli to tak nie działa dziwnie. Nie ma. Udało. Już. Tak myślisz? Jak mi się wydaje, przeszła. Kurde, ale mam przesrane. Nie, ale ja nie wiem, gdzie te karty mogą być schowane w ogóle. A na ziemi one są zazwyczaj. Bo my widzieliśmy kurde, może jednak dla was to za trudne te karty, co? Tutaj na górze nie ma. Tam to w głupich miejscach na mapie, serio, to takich tam, gdzie się kampicie normalnie, bym powiedział. Zostało 5 osób. Co do? Latarnia. O, dobra. Na pewno mogę powiedzieć, że AB i jeszcze tam jakiś lamus obok, dosłownie są obok karty. Aha. Obok? Aha, dobra. To nie jest, że lamus obok. O, dostał AB, Barto, Alzeno. O kurde Bela, ale mam przestranę. Ale gdzieś blisko jest ta karta, tylko że trochę... Dobra, pomogę wam, odwróćcie się. Jak od co? No i gdzie? Więcej wam nie powiem, bo będzie zaraz, że no hejter jestem. Chyba nie tutaj. No, nie wiem, oszusta to jest. Instrukcje są proste, no. Albo nie tutaj. Nie ma tu żadnej karty. Cholika. Nie ma tu żadnej karty, tymczasem on patrzący się na kartę. No nie no, nie ma tutaj karty. Czy to bardziej oczywiste? No, nie no, nie ma tutaj tej karty. Chcę zobaczyć, to zobacz na streamie bardziej sobie. Bardziej oczywiste? No gdzie? Pokaż tę kartę. Gdzie? Gdzie? O wow! To jest oczywiste dla ciebie! Tak! Wow! Nie byłeś tu obok. Wow! Oczywiste, tak jeszcze postawił na tej ścianie. Więc powodzenia. O kurde, kartę oddać do Nuka Armory. To... Tak, chociaż może jedną kartę będziemy mieli. Na szczęście możemy zrobić małe głosowanie, demokrację. Mogę zrespić wszystkich od nowa. Nie, no to zaczniemy od nowa tryb, to wtedy zrespić. Chciałem cię tepnąć, żebyś kartę tutaj dał. Macie, zrobię to dalej. Ej, gdzie ty mnie tepnąłeś? O, siema. Dobra, uhu, mamy kartę. Tutaj, dobra. Za to, że znalazłeś kartę własnoręcznie, bo widzę, że nie umiecie. Nie no, poczekaj do kolejnej rundy, nie wtedy ich zres po prostu. Nie chcę, no dobra, no to Wiksa ich zabij. Po prostu będzie kolejna runda. Wtedy. Dobra. To nowe miejscówki może użyj lub stare. I weź tyle nie mów tajemnicze, bo trochę przyklimać jak cały czas gadasz do nas. Dobrze, nie ma problemu, usunę. I prostsze miejsca daj. Dobra, zrespię na środku pokoju kartę następnym razem. Dobra. No i zajebiście, Destro miał jedną kartę, a jak karta trafiła do łuzowego, to co wtedy? No i nie odpowiedział. No i chuj, no to nie wygramy tego. Gdzie SCP jest teraz? Lepiej nie spotkać SCP. No lepiej ta. No ale karty też nie spotkamy pewnie. Ajajaj. A mam przejebane. Ja musisz patrzeć w takie miejsca, kurde, na jakichś rurkach. Jak mam przejść w ogóle przez Teslę? Oła. Daję radę. A, muszę się dostać do łzowego i wynieść tę kartę po prostu. Okej, tutaj pewnie jest jakaś ukryta. No właśnie. Idę tutaj zobaczyć. Dobra. O kurde, dobra, przejebane. Ja... O. Czemu zablokowałeś wszystkie przejścia? O, zobaczcie takiego SL-a na sorsie, ja pierdzielę. O Jezu. Ale to mogłoby być dobre, no jak Containment Bridge tak dobrze działa w sumie, nie jakby no, to trochę ulepszyć. To w sumie dobry jest pokój, Alzeno, ale nie. Ale to jest Containment Bridge, a nie SL. Dobra, zapamiętam. Nie, ale został sam. Opa, to takie sytuacje. O, no to koniec. Bye bye. No to koniec. A co się stało z swoją kartą Destru? Nie mam pojęcia. Miałem dwie. Każdy zginął. Koniec. Jesteście okropni. Co się stało z kartami Destra? Ludzie to znajdą. Jeszcze Wiksa WS. No ale tajemniczy. Jakby... O mój Boże. On w ogóle nie słyszy. Siema. Chciałem powiedzieć... Jakby powiedz, co się stało z dwoma kartami Destra. Tajemniczy. Dobra. No i nie powie, no i kurde, wywalone ma. Tajemniczy! Dobra, czekaj, czekaj. Co się stało z dwoma kartami, które miał Destru? Hejterzy. Nie wiem nawet, czy on je miał. No miał w ekwipunku dwie karty i co się z nimi stało? Karty na ziemi teraz leżą normalnie, więc są w ekwipunku po prostu na podłodze. Tak, więc... Jak w ekwipunku? Czyli co, wróciły te same miejsca? Nie, 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 one po prostu leżały gdzieś w pokoju. Tajemnicze. Aha. Przez to kurwa jebane spowodnie. No pewnie tak. Tak, one się w heavy cały czas biorą. Tak, one wracają cały czas do heavy. Dobra. Gdzie tu jest? Gramofon, ja jestem tam ciekawe miejsce. Wy się przygotujcie mentalnie. Aha, 25 osób do zabicia. Witaj kaczka. Dobra, gramofon dam tutaj i teraz 5 opiątek. Teraz możesz tak ukryć jak ostatnio. Zrobię trochę łatwiejszą kryjówkę przy niektórych kartach, ale... Powinieneś zrobić tak, to by było zajebiste, że czym więcej kart przyniosą, tym Slenderman jest szybszy. Dobra, im więcej kart przyniesiecie, Slenderman jest szybszy, tak powiedział AB. Ciekawe dlaczego ja ten pomysł przyjąłem, no nie wiem, nie wiem. Nie no, no bo tak jest normalnie przecież, no pojawia się częściej po prostu, kiedy... A, wiem. Więcej kart jest zebranych. Kartek w tym przypadku. Okej, chyba już jest 5 kart. Czekaj, sobie popatrzę. Dobra, widzimy się już, jak już wystartuje. Życzę wam powodzenia, a AB zostaje wypuszczony. Dobrze. A i teraz tajemnicze, nie gadaj aż tyle, bo psujesz trochę klimat, jak tyle gadasz po prostu. Będę cicho, powodzenia. Możesz czasami wspomnieć po prostu ile jest osób, ale żebyś nie gadał po prostu cały czas. Dobra, lecimy. 25 osób do zabicia. Oni są bardzo wolni, więc wystarczy po prostu ich znaleźć. A złapać już złapię bardzo szybko. A tym razem Alza na pierwszy. Ostatnio był ostatni, a teraz zginął pierwszy. Karty. Oho, no to tyle. O nie, to było na tyle, no. No to 20 minut na respie. 20 minut na respie? No. Zaczyna z petu w sumie. Fajnie, te 20 minut czekania. Mógłby chociaż tak dać. Kto jest teraz? No, nie, źle, ej. Kurde bela, ile naraz złapałem. No i zostało już tylko 20. 19. Zamknę drzwiczki. Ajaj, no niestety kruszym, wkopałeś się. 18. Nie no zostaw mnie, halo, no czekaj no. 17. Tu. Mam cię. Nawet nie zdążyła krzyknąć. Karta numer 1 oraz karta numer 2 została przyniesiona. Zostały 3 karty. A Slenderman jest szybszy. Nie, nie można z nami pograć. Ale witaj. Zostały 3 karty. Slenderman jest szybszy. Dobra. Witam. Odczep się! Odczep się. A czemu? No, pogramy sobie z ekipą. Trzecia karta została znaleziona, Slenderman jest jeszcze szybszy. Jak ty ukryłeś te karty? Zostały 2 karty. No nieźle, nam jak kurde ja byłem to tak ukryłeś, a teraz to co? Dobra, zobaczmy tutaj. Coś się nie ukrywa, nie? Jaj. Próbuję pod ziemią, chyba jeszcze jestem szybszy. A. Nikogo nie ma. Okej. Zostało 12 osób. Strasznie ich dużo jeszcze jest. No ich w ogóle znaleźć. O, tam ktoś jest. Coś popierdzieliło. On robi. O, ktoś na Tesla zginął. Fixa. Dobra, chowamy latarki. Nie, bo tak jest. Mało brakuje, bo 3. O, siema. Dobra, spinjitsu odpalamy. Szybko spinjitsu. Dobra, mamy. Spinjitsu, dawaj, dawaj. Nie ma szans. Dobra. Mistrzowie spinjitsu. Nie pykło im. Twoje zadanie rób dalej, Gieben. No dobra, a czemu tutaj jestem? No mój Boże, wszystko sam muszę robić, masz. No nie, ej, zostaw! 5 osób, 4 problem jest taki, że jeżeli z nich wypada karta, to ona się za nimi tak jakby, ja kliruję tak, o właśnie. Niepotrzebnie się trzymali aż tak dużej grupie. Nie ma. To był ich błąd. Bo praktycznie wyłapałem 9 osób naraz. Dobra, lećmy tutaj. O! Śmierdzisz. Dobra, mam go. Dobra, 2 osoby zostały. Lećmy te 2 osoby. Zostały 2 osoby. 2 osoby do znalezienia. Dobra. No już raczej nie mają szans. Te karty znaleźli, ale tak naprawdę tutaj się kończy ich zabawa. A tak tutaj nie wejdą. Tam nikogo nie ma. Dobra. A tu była karta, nie wzięli. Musieli nie zauważyć. Dobra. Może u mnie ktoś siedzi? Nie. U mnie nikt nie siedzi. W porządku. Zobaczmy tutaj. O. Mam cię. Dobra. Proste. No i została ostatnia osoba. Tam te drzwiczki. Został tylko wicher. Aha, tylko wicher. Ciekawe, ciekawe. Szukajmy wichra w takim razie. Nasza ostatnia osoba. Ostatnia ostoja klas D. Dobra. Go tutaj nie ma. A tą ostatnią osobę będzie ciężko znaleźć, mam wrażenie, jak dużym heavy. Dobra. Tutaj nie. Kurde bela, no. Znajdź jedną klasę D, kurde. Tragedia. Nie było 28, to spoko. Ale sam wicher. Ale to już będzie trudniejsze. Wydawało mi się, że tutaj zamykałem już drzwiczki. Podejrzane. Tutaj też zamykałem chyba drzwiczki. Karta dalej nie wzięta. Tego nie ma. Tutaj też w kącie nie siedzi. No ewidentnie tutaj zamykałem drzwi wcześniej. No. U mnie był. Gdzieś tutaj musiał pójść. Kurde, no gdzie się chowasz, wicher? Gdzie się chowasz? Przecież wiesz dobrze, że nie masz szans, wicher. A był tu. Pytanie, w którą stronę poszedł. Może tutaj się schował? Będziemy tak grali w kotka i myszkę. Nie ma go tu. Nie rób tego, nic nie widzę teraz. Ej, błagam, skończ to. Dobra, w końcu jest! O, ile można wichra szukać. O kurde bela. Ja pierdzielę, ile można go szukać. Gratulacje, pokazaliście mi, że nie umiecie w to grać. Jej! Karta była 9 czy 9, ale 3 karty, jest lepiej niż 0. Spektajcie. Nie, 9 czy 9 mnie nie było. Ale fajna gra. Popełniliście duży błąd, wchodząc po prostu w 9 osób naraz. No. Praktycznie zapałem was wszystkich. Dobra, kończymy odcinek, elo.